Przygotowania do tegorocznej Eurowigilii trwały około 1,5 miesiąca. Była to ciężka praca 3 opiekunów oraz 2 klas, klasy 2 F, klasy 3 F oraz pani profesor Gozdur-Kolendo, pani profesor Gramowskiej i pani profesor Kowalskiej. Chodzi nam o to, żebyście dzisiaj kolędowali, ale również nauczyli się pewnych rzeczy, które zobaczycie w naszej prezentacji. To nie jest tylko impreza, to jest również pewna lekcja. Pomysł na Eurowigilię w elektroniku zrodził się w roku 2003. To właśnie wtedy stworzono program Eurowigilii i na bazie tego programu tworzone są coroczne jej edycje. Jednak uczniowie starają się jak najbardziej urozmaicić to. Cała Eurowigilia odbywa się w 3 językach, w języku polskim, angielskim i niemieckim. Przedstawiamy rodzime tradycje oraz zwyczaje dotyczące Bożego Narodzenia. Zapraszam wszystkich do odśpiewania wspólnie kolędy Cicha Noc w 3 językach. Jeżeli chodzi o wpadki czy błędy, wiadomo, że zdarzają się każdemu. Dzisiaj były to problemy techniczne, gdzie nie chciał działać dźwięk, gdzie laptop miał stare oprogramowanie, ale daliśmy radę. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Just begun, and so this is good.